witam serdecznie. Kontynuujemy nasze zmagania w Path of Exile na hardkorze SSF. Dobra. Zróbmy sobie na początku tak. I dzisiaj zajmiemy się aktem 9, ale zanim to nastąpi, zróbmy sobie triala drugiego, tak? Drugiego laba sobie zróbmy. Poziom mamy aktualnie 65, więc już jest najwyższy czas. Nie chciałem tego robić w poprzednim odcinku. Ten odcinek będzie znacznie dłuższy, więc przygotujcie się na super zabawę. Tak jak postanowiłem, robię jeden akt na jeden odcinek. Nawet jeżeli ma to trwać ponad godzinę, czy półtorej, czy coś. Nie ma z tym problemu, przynajmniej dla mnie. Dobrze. Dzisiaj taki plan. Taki plan, taki sobie narzuciłem. Jak widzicie, jest za 20.11. Także dzisiaj chciałbym sobie zrobić całą fabułkę, tak? Chciałbym dzisiaj do Kitawy dojść, o ile wcześniej nie padniemy, wiadomka. Bo jak padniemy, no to zaczynamy nową postać. O, to chyba źle poszedłem. Nie będziemy sobie naokoło biegać. Postarajmy się to w miarę sprawnie zrobić. Dobrze. Coś tam porzucajmy, te brędziki, w razie jakby trzeba było coś szybko ubić. Tak jest, no. Jest taki level, że nie ma z tym problemu, myślę, teraz, jeżeli chodzi o ubijanie przeciwników. Więc nie powinniśmy być tutaj w żaden sposób zagrożeni. Teraz weźmiemy sobie w ascendancji, z tego co kojarzę, szybkość, no, aktywacji, jeżeli czas minie. Czekajcie, ja sobie to troszkę ściszę. Pyk, recipe. Czy my coś chcemy? Szybkość aktywacji, teraz idziemy po tego noda. Więcej aktywacji, kiedy 75% przyczepionego branda minie. I brand recall, 100% cooldown recovery. Jakiś regen many, wcześniej będzie brand damage z tego mniejszego noda. Więc jeszcze zwiększymy sobie tutaj obrażenia. Dobra. Aha, tu są te posągi. Dobra. Klątwy na razie nie rzucamy. Ja wiem, że można byłoby po prostu to ubić na takim levelu, to by nie robiło, ale to jest hardcore. Ja normalnie na softcore sobie pozwalam to ubijać, znaczy ubijać. Pokonywać tych pomocników, pomagierów, strażników, czy jakby to tam nie zwać, dobra. Kurde, bele, ale to klepie, co? Dobra. No ale to z taką, z takim levelem różnicy to. To się nie dziwmy. Raz na jakiś czas klepnijmy sobie tego Brenda. Mamy podpięte. Aha, dobra. Mamy podpięte tak naprawdę podcast When Damage Taken, Brand Recall jeszcze. Więc jak nas klepią, to też sobie odpalają, to na głupie ryje, więc nie ma z tym problemu. Currency możemy brać. Przypominam, za każdym razem to mówię, przejście dalej najczęściej jest u góry, w prawym górnym rogu, albo właśnie w lewym górnym rogu. Więc jeżeli już robicie laby, to kierujcie się najczęściej na górę. Oczywiście są specjalne stronki, jak wpiszecie POE LAB, to pokażę wam. Jest jakaś aplikacja chyba, nie? Że pokazuje tę mapkę, gdzie mniej więcej trzeba się kierować. Więc to też jest pomocne. Ale mówię, te pierwsze, bardziej do farmienia, jakby ktoś chciał farmić laba, chyba się przydaje ta aplikacja. Te pierwsze dwa laby to prostota jest. W miarę nic skomplikowanego. Tak na razie to ja się gubię. Chodźmy tutaj. Akt 9, tak, zacznie się June, więc nowe crafting recipe się pojawią.
O, ideolo. Crafting Recipe, może w końcu powolutku zaczniemy robić tego chaos resista poprzez właśnie... Poprzez właśnie June. Aha, bo ja mam, czekajcie, bo ja sobie gram. Weźmy tego. O, za dużo to nie zmieniło. Czy tu jest coś, co by mnie interesowało? Chyba, nie? Cholipka. Teraz tak mniej trochę, ale kiedyś, jak zaczynałem tutaj grę w Path of Exile, no to te laby to dla mnie był konkret problem. Nienawidziłem biegać tego... O, cofnięcie. Tego ostatniego laba, dla mnie to było coś okrutnego, nie? Do zrobienia. Dobra, jest tutaj trial. Jak już tu stoimy, pozwólmy sobie troszkę zarobić expa. Dobrze. Który mamy 6-5 level, no to już za dużo tych leveli, ile? Z 5-7 leveli maksymalnie chyba zdobędziemy, nie? 5-3 level, 5-6. Ale quality jest dobra. Właśnie, z quality. To może zróbmy w ten sposób. Może być. A to sobie wywalmy. Chociaż w sumie. Zróbmy tak. Dobra. Co my tutaj mamy? Pokażcie mi te niespodzianki, pyszności. No, jakieś trapy tu będą, dobra. Chyba nic trudnego, nie? O-o. Uda nam się? Tak sobie zamilkłem. Pyk. Udało się. Pyk. Easy. Dla bezpieczeństwa wolałem to pokonać, żeby głupiej niespodzianki nie było. Dobra, tu już możemy sobie zerknąć. Najlepiej byłoby to w prawo pójść. No ale zobaczymy, co nam się tu trafi. Najgorzej w tych labach nie lubię tych złotych kluczy, nie? Jak się w tym ostatnim trafiają. Nie zawsze są, zauważyłem, bo chyba jak robiłem... Jak robiłem tego, nie? Blade Vortexa to chyba nie było, ale to było tak dawno, że ja już nie pamiętam. Ale wiem, że nie ma 100% pewności. Kiedyś byłem wręcz przekonany, że jest 100% na to. A tu taki siusiak. Chyba, że się mylę. To możecie mnie poprawić. Cenię sobie jakieś tam... Wasze rady. Dobra. Szybko poszło, co? Ja tutaj przygotowany standardowo. Godzina 22, ja tu kawę mam zmontowaną. Tutaj. Dwa żółte potworki. Chaos, transmutation. No te chaosy akurat... Proszę tutaj to wyłączyć. Te chaosy to chyba nam nie są za bardzo potrzebne. Przynajmniej jak na razie na tym SSF-ie. Nie. My chodzimy. Znaczy nas obchodzi. Armor i Energy Shield przede wszystkim. Wiadomo, można jakieś ustępstwa robić. Ale mimo wszystko wolę się trzymać założonego planu jakkolwiek. Jest jakieś przejście. Jednak to nie jest to. Ale jeżeli tu jest przejście, to też te przejścia dalej są dosyć blisko siebie najczęściej. Ops. Pojedzony jestem. Pyszne leczo moja żona zrobiła, więc... Energia jest. Our
Dobra. No, ten regen many by się przydał, nie? Ten regen many. Tak. Proszę bardzo. Możemy to wziąć. Zawsze to jakaś szansa na minimalnie lepszy przedmiot. Która skrzynka? Ta? Dobra. Weźmy wszystko. Jak robicie laba, zawsze podchodźcie w pierwszej kolejności do tego altara, żeby zaliczyło wam Ascendancy Pointsy. Bo te Ascendancy Pointsy możecie już później wydać, gdzie chcecie. Damage leaves us life if you killed recently. Weźmy wtedy. Jak już mamy. Dobra. Tak jak mówiłem, tu pójdziemy. Sign of Purpose. Cyk i cyk. Następne będzie tutaj. Divine Guidance. I ostatnie Sanctuary of Tath. Ale to później, o ile dojdziemy do tego. W ogóle są w tym, od przyszłego tygodnia eventy jakieś, nie? 3 eventy po tygodniu, więc... Jak lubicie tam czasem coś sobie zgarnąć, a nie chcecie wydawać pieniędzy na jakieś mikrotransakcje, to tam da się zgarnąć chociażby dwie skrzynki te z trialsów, co można sobie kupić. Nie wiem, czy tutaj to gdzieś będzie. Extra Strash Tab, o. Przeceny są 33. Ancestor Mystery Box chyba będą, nie? Dawać dwie w sumie. Dobra. Lecimy. Zrobiony jest drugi trial. Teraz musimy jeszcze poszukać te mini labirynty. Coś mnie... Aha, paluch mnie boli, już wiem. Dobra, nieważne. Przyfasoliłem w robocie. Tak konkret i se zdarłem całą skórę. Mniejsza. Alwa, nie. Alwę to ja chromolę. June? June bym przytulił, to na pewno. June'ka będzie bardzo ważna na początku. Aha, tu będzie przejście, nie, tu przejście będzie po prawej najczęściej. Dobrze, o, coś tu wypadło, alchemii. Fajowo. Musimy dojść do momentu, w którym będziemy mogli sobie podpiąć pod lewy przycisk tak naprawdę tego Brand Recalla. Byłoby to niezmiernie miłe. Zwiększyłoby znacząco DPS-a. Nie można tego ukrywać. I ułatwiłoby też nawigację, abym sobie prawym co jakiś czas po prostu tego Brenda rzucił. Żeby utrzymywać maksymalną ilość tego. A mógł zająć się na przykład rzucaniem klątwy częściej. Nasz golem to tu widzę ładnie poturbowany został. No ale nic. W następnej lokacji już June będzie obowiązkowa. Fortyfikacje będą do zrobienia. O, level up. Ostatnio szliśmy w co? Chyba w Supresa, nie? No, trochę klepie. Nie ma tak na hardkorze sprawdzać takie rzeczy, nie? Co? Gdzie on tam poszedł? Proszę tu wracać. Ale nie, Divine... Ojej.
Nie, 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 to nie jest nasz. Nie chcę skaura tracić, nie? Biały Divine Flask. By się przydał. Takiego bym przytulił na pewno. I już sobie zaczął go jakoś tak ulepszać, chociażbyśmy potrzebowali dużo glassblowersów, bo pewnie tego nie mamy za dużo. Silver coin. Dobra. Przyjemnie już to idzie. Ok, level up. Weźmy sobie tutaj Supresa dalej. Już 16%. Defensywa rośnie. Z resistami raczej już nie będziemy mieli problemu, nawet po wejściu na mapki. ...16% uniknięcia, 50% obrażeń ze speli. Nie jest taka zawrotna ilość oczywiście. Ale lepszy ryc niż nic, jak to mawia staropolskie powiedzenie. Okej, tu będzie punkt nawigacyjny, tu będzie ta mini arenka w tych zakurzonych tych ruinach z tornadami. Myślę, czy by jeszcze klaritki nie rozwinąć. Teraz jak mamy więcej procentów na regenmany, to ta klarita na pewno będzie lepiej działała na wyższym levelu. A mamy trochę zapasu. Kolejny Divine Life Flask. Wolałbym już pod instant recovery iść, no ale było spoko, nie? Jak już zidentyfikowałem, to to sprzedam. I myk. Bardzo duża lokacja to też jest, nie? Tak trochę trzeba pobłądzić. Punkt nawigacyjny jest mniej więcej w tym samym miejscu zwykle. O, moje ulubione te wybuchy. Crafting Recipe oznacza, że jest też punkt nawigacyjny. Attack and Cast Speed, dobra. Dalej nie znaleźliśmy żadnego questa, który by mnie interesował. Divine Mana, nie, Eternal, Mana Flaska Eternala. Byśmy potrzebowali. Jest tutaj. Chromatyczka widzę. Dobra, zaraz pojawią się golemy. I mamy Stormblade. No to teraz jeszcze fortyfikacji poszukajmy. Dziękujemy bardzo. Fortyfikacje, przypominam, działają tak, że musicie drzwi rozwalić od fortyfikacji, żeby ten koleś, który ich broni, nie mógł się leczyć, bo on później wraca do środka, jak go zbijecie i się leczy. Dobra. Dobra, to mamy June. Od teraz June może pojawiać się na mapkach. Znaczy na mapkach, na lokacjach. Mapek to jeszcze nie robimy. Dobra, chodźmy do następnej lokacji już. Tutaj w Minesach chyba, nie? Czy tam w tym tunelu będzie Ascendancy kolejny. Tutaj poszukajmy już sobie punktu nawigacyjnego. Jest ekspedycja, nie wiem, czy ja chcę ekspedycję tam robić. Fajnie byłoby ich pozaczynać jakkolwiek. Nie wiem, czy wystarczy z nimi pogadać, żeby oni mogli się pojawiać później, czy trzeba faktycznie każdego chociaż raz zacząć. Tutaj nie mam informacji.
jakiejś takiej spójnej. Zawsze robię po jednym chociaż evencie od nich, jak się właśnie pojawiałem z wykrzyknikiem. Ale może wystarczy z nimi zagadać. Danik, to jest ostatni w sumie. Danik zawsze jest ostatni do odblokowania. No zróbmy byle co, pack size kills. 20% life'a, żeby mieć. To byśmy chyba się musieli postarać. O, Blacksmith Whetstone, za chwilę się przydadzą. Cannot be critical strikes. My trochę na tych krytykach tutaj bazujemy, więc odpuśćmy sobie w zamian. Tu pójdziemy, tu coś jest. Tu pójdziemy. Nie wiem, tu pójdziemy. No, teraz jeszcze jest dosyć prosto. No też ta postać nie jest taka słaba wcale. Tak jest, The Film's Banner. Artefakciki w minimalnej ilości. Scepterka bym przytulił. Tej broni też nie mamy jakiejś wybitnej. Tu były dwie skrzynki. No, tylko tak wzięte, żeby wziąć. Punkt nawigacyjny zawsze gdzieś tu jest blisko, gdzieś w miarę. Nie aż tak blisko. Tu oczywiście jest ten... Jak on się nazywa? Ten byczek. High Arm Impact, tak? Musiał ich zaboleć. Dobra, i na razie obesrajmy tak naprawdę. Obesrajmy tak naprawdę tą lokację. Wróćmy się wcześniej. Co, scepter chyba, nie? No, weźmy sceptra, dobra. Physical damage, fire to spells, totalna lipa, chromatiki. Kolejny physical damage, kolejny fire to spells, ale to bardzo niskie role. 1-3 do cold. Tu jest spory do fire damage to spells. Ale będzie słabszy, tutaj jest procent, chociaż jest 20, to jest 40 elemental damage. 26 więcej spell damage'a jest. I dwa razy mniejszy fire damage to spells. Ciekawe. Until next time. Dobra. No, minimalnie gorszy. Yes. Okej. Strasznie biednie ta skrzynka wygląda w porównaniu do tego, co mamy w naszej głównej serii. Aha, scene tutaj będzie. Tak jest, odblokować wejście. Myślałem, że będą divine flaski już. Bo też już by się przydało jednak je zrobić. Na softcore dużo nie traciłem, 10% przy zgonie, więc to nie jest za duży koszt. No tutaj trochę więcej tracimy, nie? Jeżeli padniemy. Bo progres kilkugodzinny. Dobra. Chodźmy zrobić tutaj od razu tego. Szarki? Nie, jak ona się nazywa? Szakari, o. Coś kojarzyłem, ale... O, Assassin, bo chciałem takiego robić sobie na tej Vortexie. Aha,
Ej, jaki on jest wytrzymały. Aha, jeszcze Soul Eater się trafił. Bardzo dużo żółtych przeciwników nam się trafia. Znaczy nie, żebym był zły z tego powodu, no bo to... Doświadczenie jest doświadczenie, wiadomka. Ale trochę mnie spowalniają. Jun. No, laboratorium. Na razie nie czuję się pewnie, żeby to laboratorium zrobić. Chociaż z drugiej strony, co tutaj mamy? Totalna lipa. O, kryjówka. No, z fabuły to akurat mam. Wszystkie zrobione kryjówki. Dobra, mamy bossa. Przygotujmy się na tego bossa. Dobra. Pierwsza faza z głowy. Jak ona pod ziemią idzie, pamiętajcie, że ona też zadaje obrażenia. Właśnie tym. Więc warto unikać tej drogi, którą ona pokonuje. No to chyba punkcik dostaniemy, nie? Za... Jeszcze zwykle za tych panteonowych bossów jest punkcik. Dobra. Ostatnie chyba pojawienie się. Ogonka. O, zadała nam obrażenia, co prawda małe, ale jak już na mapkach jesteście, to już potrafi przyfasolić. Nie wiem, czy wrzuciłem jej tą klątwę. No, będzie teraz wyskakiwać 4 razy chyba. Okej, okay, na środku kolec. Czy tam ogon, odwłok, co to by tam miało nie być. No, te piaski są upierdliwe. Trzeba jej klątwę wrzucić. Jeszcze raz. Myk. Do widzenia. Co my mamy w ogóle? Aha, life flaski. Bardzo fajne. Ja z tego korzystam na Blade Vortexie cały czas. Dobra. You sacrifice your own daughter for the cause? Highgate. Może być Highgate, bo już mamy odkryty punkt nawigacyjny. You killed... Yes. Jest punkcik. Dobra. I oczywiście idziemy tu. No i 24%, czyli co czwarty strzał już jesteśmy w stanie uniknąć, tak średnio wiadomo. Defensywa rośnie. Jest dobrze. No standardowo jakbyśmy mieli sprzęt ze supresem, to będzie... Dobrze idę? No w sumie mogę to zrobić. Później poszukamy tego Boulder Raka, czy jak on się nazywa. Bo to jest jednokierunkowa tutaj. Nie, na razie nie jesteśmy. Nie jesteśmy tutaj, żeby robić delirium. To delirium nam praktycznie nic nie da. Klastery nas na razie nie interesują. Granie tym Templarem to ja traktuję jako miłą odskocznię od tego Blade Vortexa już teraz.
Silver coin. Też by trzeba było kiedyś tam pójść, zawsze to trochę currency do przodu. Kolejny levelik, czyli Suppressor 39% szans i to już jest tak przyjemnie, że tak powiem. Armor Energy Shield, jakie mamy buty, no nie są takie złe, brakuje odporności, ale my z odpornościami teoretycznie nie mamy problemu. Więc możemy na razie olać buty. No i ta szybkość biegania mimo wszystko by się przydało zostawić ją. Summon Flame Golem, jako tarcza bardziej, aniżeli. O, są posągi, czyli to już jest tu. Gdzieś. Arcane Cloak. No, tu gdzieś crafting recipe powinien być. Jest już, czyli tam na pewno będzie pan Bazyliszek. Nie. Jak on ma czerwone oczka, oczywiście, to zamienia nas w kamień powolutku. Ja nie przejmuj się tam, heretyk, od razu. Dobra. To mamy. Teraz najgorzej, bo z tym elektrycznym będzie trzeba walczyć i to był przeciwnik, cały czas jest. Do którego czuję respekt. Tyle razy, co ja u niego padłem, wywarło na mnie sporą presję. Presję? Psychiczną chyba, tak bardziej, nie? Jakoś tak to się mówi. Muszę kawę pić, ej, bo za 2 godziny idę spać, a na mnie kawa działa ogólnie. Dużo osób twierdzi, że kawa na ich nie działa, po prostu, że sobie piją taki i nic im to nie pomaga, w sensie pomaga, no. Nie czują się pobudzeni, o, chyba tak mogę to nazwać. A na starego niestety, znaczy stety chyba, no działa, no po to jest ta kawa. Widziałem tego Wisdoma, ale brzydzę się już nimi. O, jest. Boulder Back. Tak on się nazywa. Dobra. Czyli idziemy już bezpośrednio do góry, bo tam zawsze jest przejście. Oj. Oj. Dobra. Jeszcze jakby tak się chciały potionki trafić, te divine'owe, to ja bym był zadowolony. Wal lokacja, czy my chcemy na wal lokację? Jakiś... Czy tam może być coś ciekawego? Shield charge. No Molten Shell niby teoretycznie może wypaść, nie? Walowy. Takiego byśmy przytulili. A im ten Fire Resist za dużo nie da, niestety. Znaczy, stety, no. Bardzo mi przykro. Dobra. Myk.
Cały czas te bronie lecą. Ta gra chyba chce nam te bronie ulepszyć w końcu. Nie wiem, co tu może być bossem. Zaraz się przekonamy. Jakaś bardzo prosta ta lokacja się wydaje. Dobra. Rzućmy tutaj. Serdeczną klątwę. Nie wiem, padł już ten bosior, bo tak trochę zamieszanie się tu zrobiło. Chyba padł. Wall detonate. Jakiś spark. Divine mana nie jest nam potrzebna. Wall lokacje są level wyższe niż lokacja, na której pojawia się portal. Chyba dobrze to powiedziałem, ale wiadomo, o co chodzi. No, masakra z tymi brońmi. Czy broniami? Brońmi czy broniami? Trial. I Einar, dobrze. Będziemy potki ulepszać. Ale gdzieś tu trzeba uważać, bo gdzieś będzie zejście na bok najczęściej. Do labiryntu. Masakra, ile nam tego dają. To jest piękne, jak to spada i automatycznie zadaje tyle obrażeń, nie? Jest. Tak właśnie myślałem, że to może być tak troszkę ukryte. Dobra. Jest przedostatni? Nie, później będą dwa chyba, nie? No dobrze, że mamy Einara, to w razie coś. To nas podhiluje. Einar daje regen. Chyba nie, nie to. Korzystajmy z naszych movement skilli kozackich. Nie ma co oszczędzać. I jakoś poszło. Pamiętajmy o... Właśnie. Jest! Mamy to. Dobra, to też mamy. To mnie interesuje. Chromatyczek i Divine Flask. To mnie bardzo interesuje. A nie, po jednym jest, dobra. Czyli gitara. Teraz szukamy punktu nawigacyjnego, który jest prawie zawsze po drodze. Ale nie zawsze, bo już miałem raz przypadek krytyczny, że był schowany gdzieś tam bardzo z boku, na bocznej alejce. Co się chyba rzadko zdarza, z tego co kojarzę. Czy tu będzie coś jeszcze... Aha, tu będzie kłopotliwy ten w... O, właśnie, po drodze. W tej rafinerii, tak? Ten będzie upierdliwy. Ale dostaję w tubę. Okej. Idziemy robić porządki. Możemy zrobić w międzyczasie Potionsa. Tak, teraz. To tu, ojeju, jeden glas, dwa glasblowersy mamy, ale mamy dużo Blacksmith Whetstone'ów, które możemy przehandlować. Dobra. To sell, to sell.
81 life'a. No nie, my mamy pasywkę pod nie life'a. Kurde, jakie damage zwiększone. Szkoda, że do ataków. No i krytyki pod spele. Damage overtime, czyli ignite na przykład. Fire damage, fire to... No, takie se. Nie. Nie, dobra. Bye. Okej, i zróbmy potiona od razu. To może być tu, tu. Dwa glassblowersy, to u niej się kupuje. Po 8 chyba za sztukę, nie? Dobra. Czemu Divine, a nie Eternal? Przypomnę tylko, że Divine ma wolniejsze leczenie, ale nie, przepraszam, dłuższe leczenie, ale też więcej life'a bazowego, a Eternal szybsze leczenie, ale mniejsze bazowe. A nam chodzi o instant leczenie, więc nas nie interesuje, w jakim czasie to będzie regenerowało, tylko ile life'a, czyli Divine jest lepszą bazą do tego. Tak jakby ktoś się zastanawiał, czemu top potek nie biorę nigdy. Instant recovery jest, ale curses. Jeżeli trafi się instant recovery, to idziemy bestię pokonać. Powinniśmy mieć chyba tam nazbierane, nie? Z menażerii. Z bestiary craftu. To sobie weźmiemy za chwilę. Bleeding weźmy. Weźmy bleeding, bo... Widzę, że chilla mamy na instant. Mamy. Nie, sealing. Sealing jest corruption, blood i ten. Dobra, weźmy cokolwiek. I sealing, tak. I convection to jest właśnie pod chilla. Dobra. Chyba tyle. I mamy pierwszego flaska ogarniętego. Jest bardzo niski tier tego Corrupting Blood, ale na początek 7 sekund immuna plus zrzucenie tego to jest kozak. Dobra, to wrzucimy sobie tu. Jest taka potka, która się może przydać w razie jakbyśmy padli gdzieś, to dla następnej postaci byśmy już mieli to ogarnięte. Dobrze. Tunel. Potrzebujemy jeszcze jednego Divine'a, ale teraz już nie mamy Glassblowersów, więc na razie i tak nam to nic nie da. Aha, tak właśnie chciałem powiedzieć, że złośliwość rzeczy martwych będzie taka, że trafi się zaraz za zakrętem kolejny potion, no ale ważne, że mamy potiona. Teraz wystarczy tylko nazbierać glassblowersy tak naprawdę. I już mamy potki leczące z głowy. Dobra. The Quarry jest bardzo prostą lokacją. Zawsze na środku jest wejście do Belly of the Beast. I... punkt nawigacyjny plus crafting recipe. Recepta. Co tutaj jest? Może być. Mam nowego potiona, to się nie boję aż tak. Ej, żebym ja tutaj zaraz nie padł. Uff. Byłoby bardzo śmiesznie. Jakbym tu fikoła zaliczył. Kolejny Divine Flask. Chyba ten sam level, nie? Zawsze się może trafić, dopóki Glassblowersów nie zbierzemy, że quality jakiś Divine Flask się pojawi, więc... Na takiego quality przynajmniej 5% byłbym już w stanie Skauras użyć. Bo to by się równało, jakbym Skaura zamienił na... Na Glassblowersa, dobra.
Mamy tutaj to, czego szukaliśmy. Physical damage. Sin sobie tu stoi. Jak już tu jesteśmy, po co ja te dwie płotki noszę, nie wiem. Dobra. Item level 6-3. Dobra, weźmy tak. Pierwszy nas Remnant of Corruption. Ciekawe. Na dwa Glassblowersy byśmy mieli jeszcze. Okej. Rafineria i... Refinery. To jest rafineria czy nie? Bo tak to nazywam rafinerią, a może to wcale rafineria nie jest, tylko... coś innego. O, kolejny Divine Flask. Co jest to? Dobra. Aż po prostu, bo mi to nie da spokoju. Poczekajcie, ja sobie tu telefona ułożę. I se sam sprawdzę. A co, Asiu? Świetny pomysł na hardkorze takie rzeczy robić. Ej, kusi mnie to tam. Tam na pewno będzie Exalted Orb. Pyk. Blisko. Jeden chaosik na trejdzie. Divine Mana Flask. To nie. Tłumacz. Bo mnie tu zaraz pozabijają. Aha, bo tu się coś odradza. Czyli tu musi być gdzieś chyba bosior jakiś. Nie wiem i mało mnie to obchodzi, idziemy dalej. Rafineria. Czyli dobrze strzelałem. Dobra, dawać mi tu. Znaczy strzelałem, tak instynktownie dosyć tak. Naprawdę tu nie ma przejścia. Eksplozja tam jest. Jakiś exile, który chaosem dosyć mocno klepie. Dobra. I oprócz tego nic ciekawego. Super. Jest wejście dalej, może przed bosikiem jeszcze level zrobimy. Nie, żeby on miał tam coś zmienić diametralnie już teraz. Potężny, żółty przeciwnik. Dobra, wygląda jakby tutaj miało być to wejście. No na pewno bossa zrobimy. Znaczy bossa, level zrobimy, lol. Myślę o jednym, gadam drugie. Dobra. To na razie nie. Musimy iść w to i w to byśmy chcieli iść. Interesuje mnie jeszcze... czy będziemy brali
To by się przydało. Mana regen plus jeszcze reservation. Żeby dyscyplinkę sobie dorzucić jako defensywę. Muszę o tym pomyśleć. Ale na razie zróbmy... Aha, i to, i te kryty będą nas interesowały. Zróbmy może na razie dalej supresa. Pójdźmy w defensywę. Obronę mamy, znaczy obronę, ofensywę mamy jak na razie spoko. Nie idzie to ani wolno, ani źle. A jak tu już jest hardcore, to... Ta mana mnie teraz tak zastanawia, czy to by nie był dobry tam strzał. Dobra, mamy tego bossa staranego, nie lubię go. Trzeba uważać na ten jego atak. Jak on będzie chciał właśnie się naładować. Właśnie. Jak on się ładuje, to trzeba spierniczać, bo on wtedy potężne AOE robi. Okej, okay, jakoś poszło. Mówię, ten boss... Czuję do niego respekt, tak to powiem. Summon fantastic, when you can summon curbs. Raczej nic ciekawego, dobra. Coś jeszcze tutaj nie. A teraz musimy iść zrobić Panteon. Garukan, tak? Garukan. Kompletna lipa. Kompletna lipka. Tu już możemy sobie otworzyć wejście. Wczoraj to chyba robiłem. Mojemu serdecznemu przyjacielowi szybko robiłem buścika. Żeby mu skończyć fabułkę. Dobra, wejście już widać, szybko pójdzie, pyk. Nie lubię tej walki. Mimo wszystko. Chociaż ta postać jest dosyć wytrzymała. Okej. Ona blida narzuca. Dobra, znika już, już starczy. Zawsze przestaje cokolwiek mówić, jak bije się z bossami, bo się zaczynam na tym skupiać. I właśnie, się zaczynam skupiać i nie skupiam się na tym, żeby coś wam tutaj poopowiadać. Proszę przestać znikać, bo to jest upierdliwe. Odejdźmy gdzieś tu. Dobrze. Prostota. Pyk. Pyk. You were too beautiful for this ugly world. Bardzo fajne. Sacrifices. Sacrifices. Very much. Sacrificet. Dobra. Proszę oddać tego regreta tam. Rzucić sobie coś do skrytki. I supresik 5%. I myk.
44%, czyli będziemy mieli ponad 50%, co już jest wynikiem spoko. Dobrze, Belly of the Beast. Szybkę, szybkę, pojęcia względne. Trade? No, no, no. Not here. This is solo self-found, my friend. No trade. Czy tam trade? Dobra. Często w tym Valley of the Beast jest motyw bleedingu, trzeba na to uważać. Mógłbym jakiegoś Ralakesha wziąć w sumie. Już widzę, co by tu się przydało wziąć. Chargesy, to może nie, bo to jest dosyć niebezpieczne. Jak nie będziemy mogli sobie odnowić Hargesów. Nic ciekawego nie ma. Ale jak coś tu się dzieje, to chociaż jakieś... jakieś artefakty zdobędziemy, nie? Później jakbyśmy zdobyli coś konkretniejszego, w sensie exotic coiny, to jest szansa właśnie, że będzie nas stać na reroll. Nie mogę house te sety robić, ich nie robię, ale nie sądzę, żeby nam się przydały tutaj house sety, więc nie chcę mi się tracić czasu już, zwłaszcza że to już jest ponad połowa ligi i my i tak już za dużo nie porobimy na serii HCSSF. Dlatego cisnę dzisiaj sobie tutaj troszkę tę fabułkę, żeby albo skończyć tak naprawdę... O, Blacksmith Whetstone to spoko są. No, tu będzie ten unikatowiec, który nie wiem co w sumie robi, bo on mi nigdy nic nie zrobił, dobra. No, żeby pocisnąć chociaż tę fabułkę, bo to jest wstyd przecież. Ej, śledzę się. Ble. Piston ring, nope. A, Chizelek, nie. Było to dosyć niebezpieczne, muszę przyznać. Właśnie nie mam wyczucia jeszcze w tym shield charge. No, często się blokuje na jakichś gównianych obiektach typu zakręt. I na przykład tak jak był ten Molten Shell, to na przykład już bym mógł paść na mapce jakiegoś T16. Dobra, to jest niebezpieczny przeciwnik, on te wybuchy zwłok takie robić, to nie jest wybuch zwłok, ale ogólnie jakieś takie podejrzane wybuchy. No, bleeding dosyć potężny już. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, co nikt do blida nie padł. Przez nieuwagę. I ma na koncie więcej niż 20 godzin. No, trzeba uważać. Właśnie. Bardzo niebezpieczny przeciwnik. Superior Gladius. Bardzo niebezpieczny przeciwnik. Uważajcie na niego, a grać na SSF-ie. Jun. No nie no, Jun to nie. Olewamy na razie Jun. Znaczy ja mówiłem o tych crafting recipe'ach, ale...
ambusza czy coś takiego, to możemy się bawić. Chaos Orb, właśnie, lubię te otwierać. Kiedyś, jak jeszcze Exalt Orby coś kosztowały, to z takiego czegoś mi wypadło kiedyś. Ale chyba w czwartym akcie. Dobra, trzy mini bossy, tak? Dobrze. To zaczynamy tu. Do Edry. W sumie tylko czerwona klątwa najgroźniejsza dla nas. Vulnerability. Wszelkie spowolnienia nam nie robią. Okej, coś tutaj powypadało. Item jest item. No, czerwone. Vulnerability, właśnie. Nie wiem, czy chcę tutaj otwierać jakiekolwiek esencje. Do odważnych świat należy. Co to ja podniosłem? No nie, czysty evasion to nas nie obchodzi. Kurde, Bela, ale to klepie okrutnie, co? Do Edry's Arena. Dobrze. Nie zdążyła nic ciekawego zrobić, na szczęście. Okej. Okej, zróbmy porządek w plecaku. Co już na strzała, resztę pociśniemy. Tam widzę, że ta Suni chce pogadać, ale on nigdy nic ciekawego nie ma do powiedzenia, bo myśmy wybrali sobie tutaj... Regen był. No to jest to pod sokety. Energy Shield, Critical Strike, Energy Shield, Life, Strength, Int. Co my tu? 7 Life'a i 2 Resisty. No te Resisty za chwilę będziemy potrzebować. Jest trochę lipa. Nie ma co tak za bardzo sobie folgować z tym. Dobra. Idziemy dalej. Maligaro. Maligaro. Chaosowe obrażenia dosyć potężne. My mana is spent. No dobrze. Ciekawe, czy bez problemu Depraved Trinity pokonamy. Czy jednak fotel do prania będzie. Coś mi oko jeszcze teraz zaczęło szczypać. Znaczy się, no, nieważne. Okej, levela raczej już nie zdobędziemy przed bossem. Nie żeby to miało być jakiś game changer, i tak mamy przewagę 4 leveli. Zwykle na 6-8 to chyba ci co lepsi gracze, co się śpieszą, to na 6-8 to już dawno fabułę mają skończoną. 6-8 to jest level pierwszych mapek, nie? Dobra, mamy tutaj
Wejście na arenę do Maligaro. Odświeżmy sobie tutaj naszego przyjaciela ognistego. Proszę sobie przytulić klątwę. O ty! Masz tutaj myk na plecy. Dobra, klony. No dobrze, że te klony się trzymają w miarę blisko. I tyle. No ej. Masz. Okej. Kompletna lipa z dropem. Szawronka jeszcze. Poprawić gacie. Jedziemy. Lightning. To jest dosyć niebezpieczne. Szok narzuca. Co w połączeniu z jakimiś... O, Vortex. Nietypowymi skillami, czy umiejętnościami, czy modyfikatorami przeciwników może być upierdliwe i niebezpieczne. Szok zwiększa obrażenia otrzymywane. Dosyć pokaźnie. Bardzo niedoceniany ailment, tak. Wszyscy głównie idą właśnie pod cold, żeby nie dać rady zamrozić nas, nie? Ignite też jest takim. Ogólnie te wszystkie damage overtime'y też są niebezpieczne, czy to poison. Oczywiście mówimy tu o sytuacji, gdzie nie mamy wymaksowanego chaos resa, bo jak mamy chaos res wymaksowany, to jest trochę lżej pod względem na przykład poisona. Ale taki szok potrafi zaskoczyć. Często się na to nie zwraca uwagi. Masz tutaj. Tu trzeba być trochę mobilnym, bo ona ma tutaj ataki od tego jeszcze, nie? Oj. Od Brutusa. A, bo tutaj nasz przyjaciel serdeczny poległ. Dobra. Abyssal Scepter. No, te bossy tak nie padają za szybko. Przydałby się już Assassin Mark. My nie mamy tak i tak dużej szansy na kryta chyba. 34, nie taka mała ta szansa. Dobra. Dobra. Trzeba uważać na te skorpiony, bo one mimo wszystko potrafią dosyć mocno przywalić. No, zaczynają się kulki pojawiać, czyli zmniejszamy sobie miejsce na walkę. Myk. Dobra. Dobra, jakoś poszło. Scepter. Ringmail, ringmail, panie. Dobra, wszystko. Zaraz zobaczymy jeszcze, czy mam wszystkie questy porobione, żebyśmy się zaraz nie zdziwili. No, szybki akt. Patrząc po tym, że jeszcze robiliśmy laba na początku. Dobra. Cyk. Lightning damage. Mana regen, fajne.
Dobra. Jakiś atak, speedy, life'y. Life'y, totalna lipa, nie dla nas. Dobra, szybki przegląd. Szybki przegląd questów. La la la. Lab, wiadomo. Expedition. Nico Fuel. Dobra. Zróbmy z tego banana tu na szybkości. Tu Wilenta będzie dosyć ciężka. Dobra, no i Kitawa. Z Kitawą to ja będę spocony cały. Nie lubię z nim walczyć i tyle. Dosyć niebezpieczny bosik. Dobra, mamy to. Tu se możemy pogadać. Divine Life Flask? Nie. Nie ma nic, co by mnie interesowało. Niestety, dobra. Pozbierajmy questy i tyle. Ja wam podziękuję w tym momencie. Zobaczymy jeszcze sobie flaska. Wygląda spoko. Okej, pięcioslotowiec się trafił. Dobra, ja wam w tym momencie raz jeszcze podziękuję. I widzimy się właściwie dla mnie za chwilę, dla was nie. Widzimy się w następnym odcinku decydującym. Także trzymajcie się, cześć.